buty są, pasek jest, kask też jest. Bob budowniczy, damy radę! Bob budowniczy, radę da! Spychacz, koparka, dźwig, walec też. Leo i Marta w drużynie jest. Zabawa trwa, gdy robi coś. Ta drużyna i Bob, ta! Bob budowniczy, damy radę! Bob budowniczy, radę da! Gdzie jest Kicia? Planuję poukładać sobie w końcu te opony już całe wieki. Wiesz, Krzysztofie, gdy zbudujemy magazyn na opony, to wreszcie przestaną walać się pod nogami. Fantastycznie! Uważaj, Bob! Złapię ją! Dzięki, Bob. O mało mi nie uciekła. Dzień doberek. Dokąd się dzisiaj wybieramy, Bob? Tuż obok, do garażu Krzysztofa. Krzysztof! Lubimy Krzysztofa. Wybudujemy mu magazyn na opony, żeby wszystkie zapasowe opony leżały w jednym miejscu. No właśnie, dzięki temu niektórzy ludzie nie będą się o nie potykać. Tacy ludzie jak ty, Leo? Tak. Ciężarówka? Ale my mamy materiały potrzebne nam na dzisiaj. O, ale to są podstawowe zapasy, Bob. Deski, cement, żwir i cegły. A. Przecież ta dostawa miała być dopiero jutro. Przyjechała wcześniej niż myślałem, Marto, i nie mogę jej odwieźć, a to dopiero pierwsza partia. Spokojnie, poradzimy sobie, ciężarówko. Marta, koparka, betoniarka i ja pójdziemy do garażu i zaczniemy budować magazyn na opony, a Leo, dźwig i spychacz rozładują tę dostawę. Damy radę? Tak, damy radę! Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy rwą się dziś. Drużyną są. Przybij piątkę im i klaszcz! Mnóstwo świeżutkiego, trzeszczącego żwiru do mojej łyżki! O, Kiciu! Ostrożnie! Spychaczu, mieliśmy odkładać wszystkie rzeczy na miejsce, a nie robić większy bałagan. Przepraszam, ale Kicia stanęła mi na drodze dźwigu. Musimy być przy niej bardzo ostrożni. Jedzie druga partia zapasów, Leo. Dobrze, ciężarówko. Jak dziś pamiętam, któregoś razu dostarczałem zapasy na Saharze. Był taki upał, że prawie roztopiły mi się... O, Kicia! A, trzymaj się, Kiciu! Ostrożnie! Leo! Kicia utknęła na dachu! Hej, Kici! Kiciu, ja cię złapię, no chodź! Koty świetnie skaczą! Ja tak specjalnie. Nie dam rady dalej pracować, jeśli Kicia będzie wchodziła pod koła. Mogłem jej coś zrobić. Może zamknę ją u Boba w kuchni, tam będzie bezpieczna. Gdzie odkładać puste opakowania? Może połóż je za garażem, dźwigu. Potem się pomyśli. No dobra. O, Kiciu, sio! Spychaczu? Podobno miałeś stąd zabrać Kicię, Leo. Właśnie miałem zamknąć drzwi. I już, jest bezpieczna. Gotowe. O, super. I wszystkie ściany skończone. Teraz dźwig musi położyć dach. O, koparko, możesz powiedzieć dźwigowi, że będzie nam tutaj potrzebny? Nie ma sprawy, Bob. Gotowe! Czyli możesz wypuścić Kicię, Leo. Dobra. Co tu się dzieje? Musieliśmy zamknąć Kicię w kuchni, by przypadkiem nie weszła nam pod koła. O nie, Kici nie ma! Znowu gdzieś uciekła! O nie, musiałem ją przegonić, no i ze strachu uciekła! O nie! Musimy ją znaleźć, do roboty! Kiciu! 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 Kici! Kiciu!
Kiciu! Gdzie jesteś? Może utknęła tam za tymi cegłami i deskami. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Rany, czemu ten dźwig tak się grzebie? Pójdę zobaczyć. O, Kici tutaj nie ma, a wszystko dlatego, że ją przegoniłem. Musiałeś ją bardzo wystraszyć. Ale nie możemy powiedzieć Bobowi, że Kicia uciekła, bo będzie się o nią bardzo martwił. Dźwigu! To koparka ci jeszcze nie powiedziała, że możesz już położyć dach na magazynie? Oj, wybacz, Bob, ale zapomniałam. A dlaczego tak się grzebiecie z tym rozładowywaniem dostawy? No, nieważne. Musimy oba te zlecenia dokończyć jeszcze dzisiaj, kochani. Wiem, że damy radę. No dalej, dźwigu, jedziesz ze mną. No dobrze. Jeśli szybko znajdę Kicię, Bob nie dowie się, że uciekła. Musimy szukać wszędzie. To do roboty! Gdzie jesteś? Kiciu! 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 Co ty robisz, spychaczu? Przeze mnie Kicia uciekła ze składu, ale nie chcę martwić Boba. Muszę ją znaleźć. Ja ci mogę pomóc. Nic, ani śladu po... Ani śladu po czym, betoniarko? Ani śladu po... dawnym, pięknym porządku. Kiciu! O, ale to nie ja! Ja nic nie wciskałam! O, Kicia! Pewnie jest w myjni! Może się skurczyć i wtedy będzie wielkości chomiczka! Nie, tam jej nie ma! A może jednak wróciła do domu? Dziwne. Dlaczego to się włączyło? Kiciu! Kiciu! Koparko! Mam nadzieję, że sobie poradziliście z tą dostawą. Jeszcze układamy, Bob. I potrzebuję pomocy. Oczywiście. Kiciu! Kiciu! Kici, kici! Leo! Czy nie miałeś pilnować pracy na składzie? Miałem, Marto, ale potrzebuję dźwiga do pomocy w przenoszeniu paru ciężkich rzeczy. Serio? Jak ciężkich? Musisz przyjechać i na to zerknąć, dźwigu. Rzucę okiem, Leo, to bardzo ważna sprawa. Wszyscy się dziś zachowują wyjątkowo dziwacznie, Bob. Kiciu! Kiciu! Proszę, wróć do nas! Tęsknimy! O nie! Jeszcze w życiu nie było tutaj takiego bałaganu. Co tu się tak naprawdę dzieje? Spychaczu? Kicia wchodziła nam pod koła, więc musiałem ją przegonić i chyba uciekła. Przepraszamy, Bob. Nie mówiliśmy ci, bo nie chcieliśmy cię martwić. Nie sądzę, żeby Kicia uciekła, spychaczu. Koty lubią spacerować, ale zawsze wracają do domu. A zwłaszcza w porze jedzenia. Może, jeśli otworzymy sardynki, to Kicia wróci do domu. Dobry pomysł. Kicia bez problemu wyczuwa sardynki, gdy tylko otworzy się puszkę. Słyszę Kicię. Ale gdzie ona jest? Kicia spała w twojej skrzyni ładunkowej, czyli przez cały czas ją chroniłeś. Nie wiedziałem, że moja skrzynia jest aż taka wygodna. Dobra, musimy skończyć tę robotę.
gotowe. Kicia może bezpiecznie chodzić po podwórku. O? Kicia? O nie, i znowu uciekła. Bob, ale super! Skończyliśmy. I co myślisz? Fantastycznie! Lubię mieć miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu. Ja tak samo, Krzysztofie. Bob, Kicia znowu gdzieś zniknęła! Ha! Kicia znalazła sobie kryjówkę, w której czuje się bezpiecznie. Teraz, gdy ma swoje koła, nie wejdzie pod koła wam!